Cześć, tu Przemek z Doktor Tusza. Obok siebie mam drukarkę marki Epson, konkretnie model L3256 z serii EcoTank. Na naszym kanale mamy już film, w którym opowiadam o niej pokrótce, opisuję jej funkcję, jak i pokazujemy jej wygląd. Dzisiaj natomiast pokażę Wam, jak połączyć się z tą drukarką za pośrednictwem Wi-Fi Direct z urządzenia mobilnego. Przy okazji może coś tam podrukujemy. Zapraszam do oglądania. Aby połączyć się z naszym urządzeniem za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct, najpierw musimy pobrać aplikację Epson Smart Panel na nasz smartfon. W tym wypadku dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to z systemem operacyjnym Android. W sklepie Play wyszukujemy aplikacji Epson Smart Panel, instalujemy ją. Po zakończonej instalacji aplikacji Epson Smart Panel możemy je otworzyć. Akceptujemy warunki użytkowania aplikacji, ponownie klikamy OK. Są tu informacje dotyczące połączenia się z drukarką, klikamy dalej, ponownie klikamy dalej, zezwalamy na lokalizację. Pojawia nam się lista z urządzeniami. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaką nazwę nasza drukarka ma w sieci, przytrzymujemy przycisk stan sieci znajdujący się na panelu sterowania. Jest on zaraz obok przycisku Wi-Fi i trzymamy ten przycisk tak około 10 sekund. Po wydrukowaniu nam trzech stron z informacjami szukamy pierwszej strony, gdzie mamy nazwę naszego urządzenia. W tym konkretnie przypadku jest to Epson 198A1D. Taką nazwę urządzenia znajdujemy w naszym smartfonie. Jest to informacja o tym, że należy przycisnąć przycisk Wi-Fi. Jak widzimy, połączenie zostało wykonane. Jesteśmy teraz połączeni z naszą drukarką za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct. Informacje o tym, jaki typ ekranu chcemy używać. Ja chcę używać kafelków. Nie akceptujemy w tym wypadku. Sprawdźmy teraz przykładowy wydruk testowy z tego urządzenia. Zmieniamy wielkość papieru. Tak, będzie to format A4. Sprawdzamy, czy wszystkie informacje się nam zgadzają. Klikamy gotowe. I klikamy drukuj. A teraz pokażę Wam, jak przy pomocy kliknięcia jednego przycisku można skopiować taki dokument bez używania smartfona. Otwieramy klapę skanera, kładziemy nasz dokument, który chcemy zeskanować. I w zależności od tego, czy chcemy skopiować dokument w kolorze czarno-białym, klikamy ten przycisk z dwoma czarnymi kartkami. Jeżeli chcemy skopiować dokument w kolorze, klikamy te dwa dokumenty znajdujące się obok dwóch czarnych karteczek. Wydrukowane. Skopiowane. A teraz pokażę Wam, jak wydrukować zdjęcie na tej drukarce. Musimy mieć przygotowany papier fotograficzny, tak, jest to rozmiar 10x15 cm. Suwakiem znajdującym się z tyłu dopasowujemy otwór do naszego zdjęcia. Aby wydrukować zdjęcie w aplikacji Epson Smart Panel, ponownie klikamy opcję drukuj, wybieramy funkcję drukowanie fotografii. Zaznaczamy zdjęcie, które chcemy wydrukować. Aplikacja ma zapisany poprzedni format, czyli format A4. My zmienimy to na rozmiar papieru fotograficznego. Możemy wyłączyć tutaj obramowania. Klikamy gotowe. Sprawdzamy, jak zdjęcie będzie się prezentować na naszym ekranie i klikamy przycisk drukuj.
Myślę, że jakość zdjęć powinna zadowolić każdego amatora, klasycznego albo muzę zdjęciami. To już wszystko na dzisiaj. Śledźcie nasz kanał, aby być na bieżąco z drukarkowymi sprawami. Zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!